Kolejny pomysł na wiosenne dekoracje. Potrzebna będzie sucha trawa, z której formujemy wianuszek. Wianuszek obwiązujemy nitką dosyć ciasno dookoła. Następnie dodajemy mech. Potrzebne będą piórka, kolorowe wstążki, uformowane z trawy kurki, klej. Przystępujemy do przyklejania elementów. Rozpoczynamy od kurek. Jedną, drugą. Dosyć mocno przyciskamy pisankę. Dodajemy elementy grzebień, dziób. Jednej, drugiej. Następnie dodajemy oczy i przystępujemy do dodawania kolorowych piórek. Piórka układamy od największego do najmniejszego na wierzchu. Raz drugą przyklejamy, dosyć sporo kleju dodajemy, żeby piórka nie wypadły. Mocno przyciskamy i ozdabiamy naszą pisankę. Ja wykorzystałam kolorowe koraliki, gotowe skleje, które łatwo się przyklejają do wysuszonej trawy. Dodajemy kolorowe wstążki. Dobieramy kolory według uznania, w zależności od potrzeby. Przycinamy. Następnie dodajemy większe wstążki nad kurkami, na górze naszego koszyczka. Wiążemy duże kokardy z jednej strony i przycinamy z drugiej strony. Wiążemy kokardę. Mamy przygotowany wiosenny koszyczek. Gotową dekorację możemy zawiesić na ścianie. Życzę udanej zabawy. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów, którzy bardzo zmotywowali mnie do nakręcenia kolejnego filmu. Do zobaczenia wkrótce.